Stanisław, ciągle na morzu, morze norweskie, pływamy, szukamy ryby. I muszę Wam powiedzieć, że odblokowałem coś nowego. Trzymam to w ręku. Jest to, to oczywiście wędka morska, którą już mieliśmy, ale odblokowałem łowienie na bocznym troku. Jak to wygląda? Przejdźmy do podstaw, czyli do tego. Wędkarstwo morskie mamy rozwinięte na 65 z kawałkiem, i tu mam teraz możliwość łowienia na morski zestaw na bocznym troku. I muszę Wam powiedzieć, że to jest coś niesamowitego. Prawdę mówiąc, to co rzut to ryba, a co drugi rzut to nurek. <laughs> Pokażę Wam dosłownie w bardzo krótkim odcinku, bo zamierzam to przygotować, taki dłuższy, jak to wygląda wędkowanie na tym bocznym troku. Można po pierwsze rzucać te przynęte bardzo daleko, ale można również łowić bardzo blisko brzegu. Jak to wygląda na wędce? Standardowy zestaw jaki mamy, nie możemy jeszcze użytkować elementów wabiących, to jest następna rzecz, którą powoli będę odblokował, ale mamy założone tak, tak jak było, pierwszy kaczyk, dwa... nie mam haczyków, muszę trochę haczyków podokupywać, albo po prostu pogadać ze sprzedawcą, żeby mi dał za darmo kilka, z tego względu, że długo, długo łowić będę, długo łowię i kupuję sporo. W każdym razie pierwszy kaczyk 2.0 i robak ten płatny. Dołączamy do tego w dołączony, żeby nic mi nie przegryzło, przypon. I tutaj możemy maksymalnie 50 cm wytrzymałość taka. Tutaj elementu wabiącego też nie możemy używać. Haczy tutaj dałem 3-0, bo taki miałem jeszcze jeden. I tutaj dałem mały filet czarniaka. Trzeci, trzecie dołożenie. Następny przypon morski 50 cm i haczy 4-0 i pasek z fileta czarniak. Widać ewidentnie, że możemy teraz łowić na kilka przynęt od razu. Co to sprawia? No to zobaczcie. Możemy tutaj spokojnie rzucać daleko, ale możemy również łowić dosłownie góra dół, czyli łódka wyrzucamy dosłownie przynęte ledwo ledwo za łódkę. I góra dół, tylko musimy to poderwać z dna, żeby ten przy ciężarek był wyżej niż dno. Tutaj prawdopodobnie blisko brzegu to będzie lepiej mniejszy ciężarek, ale jest to metoda, którą dopiero zacząłem stosować. Już mamy rybę na haczyku. I teraz tak. Jeżeli holujemy tak jak ja, w ten sposób, że rzucam i powoli zwijam tą przynętę, teraz nawet nie zdążyłem zwijać tej przynęty, to możemy zgarnąć przynęty te denne, typu te gładzica czy jak ona tam się nazywa, ryby, które są na dnie, prowadząc przynętę po dnie. No i to jest na pewno dobre, gdyż możemy dorwać ryby, które tym sposobem pilkerowym tak można trafić, ale nie za często. Oczywiście jest pewna ryba, która będzie sprawiła nam dosyć spore problemy finansowe, jest to ta. Diabeł. Kura, diabeł, czy jak on tam się zwie, jest to ryba nic nie warta. <grymne> no ale niestety trzeba się liczyć z faktem, że on co pojęcia czas zbierze. Czasami nawet kilka podrząd potrafi wziąć. Jeżeli weźmie na robaka, który jest płatny, to jest całkowicie do bani. Mamy rdzawca. Bardzo fajna ryba, tylko fakt faktem, że ten jest niewymiarowy i w zasadzie nic z nim nie możemy zrobić. Tutaj jego wypuszczamy. Zobaczmy jeszcze raz. Gdy przynętę rzucam, to w zasadzie cały czas kontroluję, naciskam tutaj szybkość zwijania. Jak widzicie, gdyż przynęta, która opada już powoli na dno, o widać, nie zdąży, nie, nie zdąży opaść i może być ryba. Oczywiście, no, tutaj tak, czasem są mniejsze, czasem większe. Wszystko zależy od pory, od miejsca i tak dalej. Tutaj akurat przed materiałem Wam nagrywałem materiał, który później potnę, gdy zacząłem łowić na ten zestaw i trafiłem takich kilka naprawdę bardzo ładnych ryb. W czasie 15 minut. <laughs> tak, to wszystko, wszystko zależy. Czasem są mniejsze, no to wiadomo, to tu nie ma co gdybać, nie? Te miejsce, gdzie jestem, ono jest bardzo dobre w ogóle i co co ważne, fajnie biorą ryby i nie ma jakiś problematycznych na razie, bynajmniej. Można również na tego jednego z gatunków, który tutaj jest na tym akwenie, trafność na ten system. Tutaj mamy czarniaka który jest bardzo dobry, on jest niewymiarowy, ale on akurat cieszy nas. Ja od razu patrzę, czego może mi brakować i prawdopodobnie będzie mi brakowało za chwilę tych oto paseczków, dlatego od razu to przerobimy. gitara. Rzućmy jeszcze raz. Oczywiście tutaj robaki ja założyłem na jeden haczyk. One są płatne i dosyć drogo, no ale założyłem na razie robaka, ale pewno dam na trzeci haczyk może drugi kawałek ryby, może większy kawałek ryby na większy haczyk. Tutaj już pokombinować. Na razie jestem na etapie budowania tego zbierania na ten kołowrotek nowy, który nie wiem, być może w przyszłym tygodniu będzie. Mi się wydaje, że jest szansa, że w przyszłym tygodniu będzie Zobaczymy jeszcze jaki tutaj na razie Stanisław ciągle myśli. Także na razie też muszę uważać sobie z zakupami i dobrze jak mi bierze, tak coś fajnego, nieproblematycznego. O, widać, że już jest ryba. Ryba jest to żółt, Tak, dlatego że są trzy przynęty, a jak będziemy jeszcze mieli elementy wabiące, no to będzie jeszcze lepiej. Oczywiście, jak mamy mocniejszy kołowrotek, to możemy założyć większy haczyk, większą przynętę jeszcze. Będziemy mieli szansę zopania większej ryby. Na razie, tak jak mówię, lepiej dla staśka tych dużych ryb. Tutaj nie, nie, i daleko! <laughs> do 20 kilo Najlepiej dla mnie. Na zasadzie, najlepiej dla mnie do 15. Bach, 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 bach. To niektóre ryby mogą mieć 10 kg. Jak ta Brosna czy Bresna, jak ona tam się nazywa, i ona jest taka problematyczna do wyjęcia z wody, ona taki opór trochę stwarza, i no i czasami przy już przy brzegu, a czy przy samej łódce ona nie chce z wody wyskoczyć. Także niektóre ryby nawet nie mają 15 kg czy 20 a czasami taki lekki opór sprawiają. Teraz mamy ciutek większą rybę, zobaczmy, co to. O, no właśnie, upacz już 4 kg, to bardzo fajna sprawa. Jak widzicie, metoda się sprawdza rewelacyjnie. Ja od razu, żeby, żeby to dobrze działało, ja tutaj w wędkarstwie morskim to muszę powiedzieć, że ja punkty wszędzie daję, bo to będzie moje główne wędkowanie. <laughs> tak. Spinning tylko jeszcze na kilka tych metod, co użytkuję i koniec na tym. Bynajmniej w tym momencie, dopóki tam nie będzie już chęci dla mnie na coś, na coś innego. W każdym razie, tutaj dałem punkt od razu, za zastosowanie morskiego ciężarka na bocznym troku. Wszystko na razie mam punkty, co trzeba tutaj dane. Ja mam sporo jeszcze punktów, bo ich jeszcze nigdzie nie dawałem. 40 level to pęknie szybko u mnie, ale 41 będzie się w luk. No ale tam dojdą 4 punkty przy 40 i przy 41, to będzie można więcej zorganizować. No dobrze, pokazałem wam tak, jak rzuciłem daleko, zopałem rybę, no to co, teraz może blisko. Zobaczcie. Tutaj blisko wydaje mi się, że powinienem zmienić ciężarek na, mniejszych, na, na mniejszy, bo nie potrzeba taki, no ale na razie nie mam ciężarków tego sprzętu. Powoli coś tam się kupuje. Teraz jak skończę te wędkowanie, tą siatkę, to e, dwa haczyki muszę kupić sobie jakieś fajne, albo trzy zobaczę do tego właśnie zestawu. E, teraz dzisiaj też kupowałem trochę nowego zestawu, nowych przynęt i różnych takich akcesoriów. Także no tutaj cały czas trzeba dokupywać, bynajmniej na tym etapie, różne rzeczy. I tak powoli naszą markę, nasz osprzęt tutaj budować. Tutaj wydaje mi się właśnie, że przy tym wędkowaniu, właśnie takim ledwo, ledwo co poza łódkę rzucimy, to zdecydowanie byłby lepszy, mniejszy ciężarek, bo ten ma wagę 250, on trochę waży i takie uderzenia są na wędce dosyć poważne, takie czuć, że to jest duży, duży ciężar. Także tu, ja wiem, 100 gramówka wydaje mi się, że byłaby idealna na moje oko. No chyba akurat źle żeśmy trafili, bo ryb blisko widzę, że nie ma, ale w tym sposobem też łapałem ryby dosłownie przed chwilą i to kilka bardzo ładnych sztuk. Tutaj przy tej metodzie nie ma problemu, nie ma tu, no to jest tam, chociaż jeszcze mamy czas do wyholowania żyłki do góry, opuszczać za duży ciężarek, jest lepiej do góry holować. Tutaj nie jest głęboko w tym miejscu co jestem, 45 chyba metrów. Maksymalnie chyba 50 gdzieś takie różne dziurki są. Także tutaj nie jest głęboko. Jakby było głębiej, to może lepiej jakby do opuszczania tego. W każdym razie jeszcze chwilę do góry mamy, zobaczymy. No ale chyba prawdopodobnie w tym momencie w miejscu, w jakim Stanisław wędruje, raczej ryby chyba nie ma, bo jest pustostan. Tutaj to samo było. Co rzut, to w zasadzie ryba. No ale jeżeli nie bierze tak, bo widać, że ryby nie ma, no to zrobimy znowu. Tak. No I gigara. Teraz muszę zobaczyć, na co będzie mi najlepiej. Chociaż tu trzy przynęty, podejrzewam, że to raz na to, trzepnie raz na to. Te robaki one są strasznie drogie. Ja kupuję sobie po 30. Tam większe partie to chyba parę tysięcy kosztuje. To na razie nie ma opcji w ogóle, żeby kupić. Powoli, ale jednak te robaki cały czas kupuję, jak wypływam. Teraz na tym bocznym troku bardzo mi się spodobało. To jest raz, bo tamto już zaczęło mi trochę nudzić, no bo jednak non-stop to od tygodnia. Ja, ja krót, krót, krócej łowię na tej mapie, bo nie od premiery tej mapy. O, teraz mamy coś większego. Także tutaj takie urozmaicenie to też jest fajnie, nie? bo no, może akwen mi się podoba, jak cholera, może nie do tego stopnia, co sernik lubię jeść yy, w sobotę, nie? Ale, ale jednak mi się podoba. <laughs> Także ta nowa metoda całkiem poważnie... Po pierwsze da jakąś świeżość i od tego bym zaczął. Po drugie e, punkty będą leciały znowu szybciej, dlatego że łowimy na nowy system, nie? I te punkty tutaj no 75 chyba, nawet w zasadzie to do 80 trzeba by dojść później mogę tak się trochę... Jeszcze muszę przyjrzeć się, ale chyba do 80 jest dla mnie najważniejsze. W każdym razie to jest nowa metoda, którą będę dzisiaj stosował. Tak jak mówię, i daleko, i blisko. No, to akurat blisko tutaj nie trafiliśmy na ryby. Nie ma co się przejmować. Z nerwów można wypić szklankę e, kawy. Herbaty lub to co woli. Najwyżej e, zaśpiewać piosenkę, jak ktoś jest bardzo nerwowy i łowić dalej po prostu. Nie przejmować się, olewać sprawę. Działa, nie no działa, widać, że działa, tylko e, hmm, teraz trzeba by haki dobrze dopasować, żeby może mniej łapać drobnicy, może ten, ten, ten diabeł, on mnie strasznie denerwuje, muszę powiedzieć, no. Złowiłem chyba jednego takiego nawet blisko trowki, trowki mi się nie udało, ale takiego blisko trowki to już ciapnęłem, ale to w zasadzie, mm, no denerwująca ryba. Generalnie są małe, poniżej kilograma, albo kilogram, no, guzik warte, za przeproszenie. Czasem w kawiarni bywa tam kilka sztuk i coś można na nim narobić znaczy zarobić, ale generalnie, e, gdy je mam, to ni ich nigdy nie ma. No i zobaczcie, teraz ponad 9 kilo czarniak, nie? Na tą przynętę, na ten, na ten system ławienia. Czyli widać ewidentnie, że to jest git. Nie? Sprawdza się. Jeszcze raz Wam pokażę tutaj zestaw. Ja używam tutaj żyłkę e, tą morską 30. Przypon pierwszy mam 2 metry do ciężarka, ciężarek 2 i 250 gram. Później mogą być tylko 50. i Tutaj haczyki, mówię, zdałem takie, jakie miałem, te morskie, bo na razie nie mam. Kupię teraz następne, znowu wydam parę groszy, bo one też nie są tanie, no ale kilka kupię, zobaczę dwa lub trzy. No i resztę tutaj, tak, nie? Co dalej z tym robić, kombinować? Będę musiał na, ten, na, ten, na tym pomyśleć. Ale widać, że działa. Jestem zadowolony. Może jest piękne. Fal nie ma. A dzisiaj był sztorm. Do następnego. Nad wodą. Trzymajcie się. Cześć.